Kto pan jest? Pan dzwonił. Niech mi Anna przyniesie śniadanie. To jest niemożliwe. No, to coś nowego. Chcę jednak wiedzieć, kto tam jest w sąsiednim pokoju. A pani Grubach odpowie mi za to zakłócenie spokoju. Czy nie zechciałby pan raczej tu zostać? Nie chcę ani tu zostać, ani dłużej z panem rozmawiać, dopóki pan mi się nie przedstawi. Nie miałem nic złego na myśli. Powinien pan był zostać w swoim pokoju. Czy Franciszek panu tego nie powiedział? Pan się jeszcze sam przekona, jak dalece to jest prawdą. Proszę czekać. Co się tyczy pańskich rzeczy, lepiej niż do depozytu oddać, nam je oddać. Bowiem tam po jakimś czasie wszystkie rzeczy się sprzedaje bez różnicy, czy się proces już zakończył, czy też właśnie wręcz przeciwnie, wciąż się toczy, a wiadomo, proszę pana, ile trwają te procesy w naszych czasach. One trwają, proszę pana, chociaż milczy o tym prasa, w naszych czasach one trwają dość długo.